Dzień dobry, moi drodzy. Kilka tygodni temu wybrałam się do drogerii Rossmann na dosyć pokaźne zakupy, a mianowicie stwierdziłam, że czas najwyższy przetestować nowe samoopalacze, samoopalacze w piankach w cenie do 25 zł i stwierdziłam, że to jest najlepszy czas, żeby właśnie znaleźć dla Was takie samopalacze, zobaczyć jak one będą się sprawdzały, dokładnie je przetestować właśnie przez kilka tygodni. No i powiem Wam, że byłam ciekawa, co uda mi się znaleźć na tych sklepowych półkach. I jakie było moje wielkie zaskoczenie, kiedy się okazało, że tych produktów w piance, właśnie w takiej cenie do 25 zł, jest dosyć dużo. Więc zmniejszyłam to moje pole poszukiwań i stwierdziłam, że okej, mamy preparaty w piance, w drogerii, mamy preparaty do 25 zł, chociaż były też i w wyższych cenach, no to teraz trzeba znaleźć takie, które będą miały w miarę dobre składy, a mianowicie nie będą posiadały jakichś kontrowersyjnych substancji. I udało mi się znaleźć 4 takie produkty, o których Wam dzisiaj opowiem. Co prawda muszę Wam powiedzieć, że kiedy zabrałam je ze sobą do kasy, pani tak leciała z jednym, z drugim, tutaj wiecie, cena, kody, a potem tak się na mnie spojrzała i mówi: chyba nie mogła się pani zdecydować, który z tych samopalaczy wybrać. No oczywiście ja się uśmiechnęłam pod nosem i mówię, że tak, no będę testować i sprawdzać, który z nich jest najlepszy. Oczywiście pani, która mnie obsługiwała, zaczęła mi opowiadać: wie pani, może ten, bo ja testowałam ten i tamten. Ale mówię: okej, biorę te 4, zabieram się za dokładne testowanie i zdam wam relację, który z tych samopalaczy jest rzeczywiście godny tego, żeby w niego zainwestować. Jak wiecie, ja jestem osobą, która sięga po samoopalacze już od wielu lat. I najczęściej są to marki, które specjalizują się w tworzeniu samoopalaczy. Mam 2 swoje ulubione, czyli markę Saint-Tropez i Vita Liberata. No i też miałam trochę porównanie właśnie jeśli chodzi o te tanie samoopalacze. Czyli już wiedziałam, na co zwrócić uwagę. I oczywiście brałam też pod uwagę to, że wiadomo, no mamy tańsze samoopalacze, więc też nie do końca będzie tak jak w stosunku do tych marek tworzących już produkty samoopalające, ale pełna nadziei, słuchajcie, zaczęłam testować i oczywiście wszystkie moje wnioski mam spisane tutaj, słuchajcie, w moim kalendarzu. Naprawdę, uwierzcie mi, testowałam te samoopalacze intensywnie. Na każdy poświęciłam ze 2-3 tygodnie, sprawdzałam je pod względem tego, jak się rozprowadzają na skórze, jak się utleniają, ale też jak długo ta opalenizna się utrzymuje, jak ona schodzi z naszego ciała. Tych czynników jest naprawdę bardzo dużo, dlatego dzisiaj też Wam o tym wszystkim opowiem, a na zakończenie dzisiejszego filmu będzie takie podsumowanie. Także jeśli jesteście gotowi, tym trochę przydługim wstępem zaczynamy. Pierwsza pianka, o której Wam dzisiaj opowiem, jest to pianka od marki Face Boom, Body Boom dokładnie, pianka brązująca do ciała i pokazywałam Wam ją na moim Instagramie właśnie w momencie, kiedy robiłam zakupy. Dostałam wtedy od Was bardzo dużo pytań o tę piankę i próśb, żeby ją właśnie przetestować, ponieważ producent informuje nas o tym, że mamy tutaj 97% składników pochodzenia naturalnego w składzie. Oczywiście Wy wiecie, że ja markę Face Boom bardzo lubię i wiele produktów tej marki się u mnie sprawdziło, więc stwierdziłam, że okej, spróbujemy, zobaczymy co i jak. I tutaj też muszę zaznaczyć, że jest to pianka, która nie jest rozdzielona na karnacje. Czyli tak na dobrą sprawę jest to produkt, który mogą stosować osoby mające bardzo jasną karnację, średnią karnację, ale też ciemną karnację. I u każdego z założenia ten produkt powinien się sprawdzić i też zobaczymy co i jak. Ale słuchajcie, zacznijmy właśnie od tego składu, bo wiem, że Was to bardzo interesuje, i sprawdźmy co tutaj takiego znajduje się w tej piance. Zaczynamy oczywiście od wody. Mamy substancję barwiącą skórę, która daje też właśnie ten charakterystyczny zapach bardzo często w produktach samoopalających. Mamy humektant, betainę, DHA, substancję pianotwórczą, zagęstnik, ekstrakt z mango, ekstrakt z kurkumy, sok ze słodkich pomarańczy, kwas hialuronowy, substancję okluzyjną, glicerynę, kwas cytrynowy, karmel, konserwanty i zapachy.
No dobrze, czyli widzicie, skład jest całkiem przyzwoity. Mamy oczywiście tutaj substancje, które są odpowiedzialne za to, że pojawi się ta opalenizna na naszej skórze. Mamy oczywiście zapachy, mamy substancje dodatkowe, takie, które będą dbały też o naszą skórę, jak m.in. kwas hialuronowy, który mają zapewnić nam ten efekt nawilżenia. No dobrze, no to teraz przejdźmy do moich obserwacji, jeśli chodzi o tę piankę. Zacznijmy od konsystencji tego produktu. Mamy tutaj piankę dosyć gęstą, taką w formie, powiedziałabym, musu, która ma delikatnie beżowy kolor. I przez to, że ta pianka jest taka jasna, w tym jasnym odcieniu, nie widać jej podczas aplikacji. Czyli nie widzimy, jak rozprowadzamy produkt na naszej skórze. Oczywiście przypominam, że do stosowania pianek, do aplikacji pianek, najlepiej sprawdzają się specjalne rękawice. Ja już o tym Wam opowiadałam w jednym z moich daily vlogów. My wyciskamy sobie piankę na taką rękawicę, a następnie okrężnymi ruchami rozprowadzamy na naszym ciele. I to jest najlepszy sposób na rozprowadzenie samoopalacza w piance. No dobrze, czyli tak, wiecie już, że pianka jest w takim bardzo jasnym odcieniu i nie widać jej podczas aplikacji na naszą skórę. Pianka też posiada bardzo przyjemny, powiedziałabym, cytrusowy zapach, który umila ten proces aplikacji, ale nie jest on zbyt ciężki, nie jest zbyt intensywny i też dosyć szybko ulatnia się ze skóry. Kolejna ważna sprawa to to, że ta pianka podczas aplikacji, powiedziałabym, jest taka nieco szorstka, czyli nakładając ją na naszą skórę przy pomocy rękawicy, odczujecie taką właśnie szorstkość, nie będzie tego gładkiego poślizgu, więc trzeba tą pianką też nauczyć się pracować. Oczywiście samoopalacz, taką piankę nakładamy na suche ciało, nie nakładamy na żaden balsam, na żaden olejek, bo to nie dość, że utrudni Wam pracę, to jeszcze sprawi, że pojawią się plamy na ciele, czyli ciało musi być suche i skóra musi być sucha. No i wtedy rozprowadzamy sobie tę piankę i tak jak powiedziałam, nie widać tego efektu rozprowadzania i trzeba to robić dosyć szybko, żeby też ta pianka właśnie dobrze się nakładała. Mam nadzieję, że to dobrze zrozumiecie, zwłaszcza osoby, które już nakładają sobie samoopalacze w piance, korzystają z tego typu produktów, będą wiedziały, o co chodzi. Także trzeba nią dosyć szybko pracować. Ale przez to, że ona ma taką formułę i też właśnie podejrzewam, że przez to, że jest taka szorstka, bardzo szybko się wchłania. Dzięki temu nakładamy sobie na całe ciało i też możemy się szybko ubrać. Nic nam się absolutnie na skórze nie lepi, nie klei, nie pozostaje żadna taka warstwa mokra, że musicie trochę odczekać parę minut, żeby się dopiero ubrać. Nie, ta pianka momentalnie się wchłania, nie pozostawia żadnej lepkiej warstwy, nie pozostawia żadnej tłustej warstwy i żadnego filmu. I też bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o tę piankę, to ten efekt utleniania się i zapachu. On się pojawia, ale jest bardzo delikatny. Część z Was totalnie go nie odczuje. Tak, wiecie, ten taki charakterystyczny smrodek, który czasami się pojawia właśnie przy samoopalaczach. On się tutaj pojawi, ale jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. Nie podrażnia absolutnie skóry, nie powoduje żadnego pieczenia, zaczerwienienia. Oczywiście nie nakładamy samoopalaczy w momencie, kiedy mamy na skórze jakieś rany, kiedy skóra jest zmieniona chorobowo, kiedy są jakieś wypryski i absolutnie nie nakładamy samoopalacza po goleniu, moje drogie panie. Tak samo nie nakładamy samoopalacza po peelingu. Peeling wykonujemy całego ciała na dzień lub dwa dni wcześniej przed aplikacją samoopalacza. Ok. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli opalenizna, która ma się pojawić na naszej skórze. Jakie było moje zdziwienie po pierwszej aplikacji, kiedy na następny dzień rano, bo ja nakładam samoopalacz wieczorem, przed spaniem, mniej więcej tak godzinę, dwie godziny przed spaniem, a potem idę spać, no i oczywiście rano wskakuję pod prysznic, żeby zmyć z siebie tą warstwę, która pozostała nam z samoopalacza. Jakie było moje zdziwienie, moje drogie panie, kiedy ściągnęłam piżamę i się okazało, że na mojej skórze nie ma absolutnie nic. Wtedy tak sobie pomyślałam, pierwszy raz, no może nie pierwszy, bo taki też efekt pojawił mi się w momencie stosowania pianki z marki Sephora, która niedawno pojawiła się zresztą w ofercie tych produktów marki Sephora Collection.
I wtedy też byłam zdziwiona tym, że na mojej skórze nie pojawiła się żadna opalenizna. Tak samo było w momencie stosowania tego produktu. Więc stwierdziłam za pierwszym razem, że być może założyłam za mało tej pianki, albo też właśnie ona za szybko się wchłonęła, więc podeszłam, zrobiłam kolejne podejście, nałożyłam więcej pianki, odczekałam dłużej zanim się ubrałam i na następny dzień efekt był taki sam. Na mojej karnacji, na mojej skórze nie było widać kompletnie nic. Co z tego, że mamy skład całkiem dobry? Co z tego, że mamy tutaj fajne substancje aktywne? Ładnie pachnie, prawie w ogóle nie czuć tego efektu utleniania, kiedy opalenizny nie ma wcale. I tak jak lubię produkty od Faceboom, uważam, że ten jest kompletnie nieudany. Być może jest to kwestia koloru mojej skóry, gdzie tej opalenizny nie widać. I być może u dziewczyn, które mają naprawdę jasną skórę, ta opalenizna się pojawi. Ja niestety temu produktowi mówię nie. Jako osoba przyzwyczajona do stosowania profesjonalnych produktów, produktów samoopalających od marek, które się w tym specjalizują, uważam, że nad tym produktem trzeba jeszcze dużo popracować. Skład jest ok, ta pianka do przeżycia, aplikacja do przeżycia, fajny zapach i tyle, słuchajcie. Tego produktu na pewno Wam nie polecę, testowałam go naprawdę, słuchajcie, zrobiłam kilka podejść do tego kosmetyku, próbowałam na różne sposoby i za każdym razem było to samo. Tej opalenizny w moim przypadku w ogóle nie było. Dobra, lecimy z kolejnym samoopalaczem i tym razem będzie to marka Colastina. Ja samoopalacze, w ogóle serię tą Luxury Bronze już doskonale znam. Zresztą kilka lat temu robiłam nawet film tutaj na moim kanale na temat tych produktów. No i w ofercie pojawiła się samoopalająca pianka do ciała, dająca ekspresowy efekt. Ta pianka też jest dopasowana, można by powiedzieć, do każdego typu skóry, czyli nie ma tutaj rozróżnienia na jasną, średnią czy też ciemną i ma dawać właśnie tą 4 razy gwarancja wymarzonej opalenizny, naturalny brązowy kolor, bez smug i przebarwień, bez przesuszenia skóry i szybkie wchłanianie. No i zacznijmy od składu. W składzie tej pianki znajdziemy wodę, glicerynę, humektant, DHA, rozpuszczalnik, betainę, substancję pianotwórczą, emulgator, uwodorniony olej rycynowy, zapach, związki zapachowe i oczywiście konserwanty. Także widzicie, skład jest prosty. Mamy to, co najważniejsze, czyli substancje, które będą tworzyły piankę i substancje, które będą dawały nam kolor. No i teraz, jak to wygląda, jeśli chodzi o stosowanie? Zaczynamy od formuły, czyli znowu mamy piankę, bardzo przyjemną, delikatną, niestety znów w białym odcieniu, w białym kolorze, czyli podczas aplikacji nie widzimy, jak rozprowadzamy ten produkt. Nakładamy go rękawicą, bardzo fajnie pracuje na skórze, tutaj już nie ma tego efektu szorstkości, tak jak w przypadku pianki od Faceboom. Bardzo ładnie się nią pracuje na skórze, nie pozostawia absolutnie żadnej lepkiej warstwy, żadnej tłustej warstwy, natomiast wchłania się stopniowo. Im więcej jej nałożycie na ciało, tym ten efekt wchłaniania się będzie dłuższy. Więc po zastosowaniu, po aplikacji trzeba chwilę odczekać, tak mniej więcej do 10 minut i dopiero można się ubrać. Ale to, jak pachnie ta pianka, to jest coś niesamowitego. Mamy tutaj intensywny, czekoladowy zapach. I to jest tak intensywny zapach, że będzie pachnieć Wam tą pianką w całej łazience. Dla osób, które lubią mocne zapachy, to będzie coś idealnego. Słodkie, właśnie takie czekoladowe, zresztą cała seria tak pachnie. Dla osób, które nie lubią takich zapachów, od razu powiecie nie, za intensywny, za mocny. Ja natomiast uważam, że wśród tych wszystkich samoopalaczy, które Wam dzisiaj pokażę, tych pianek, ten dla mnie jest w ogóle wow. Ja uwielbiam takie mocne zapachy, zwłaszcza ten czekoladowy aromat. Można by było tę piankę normalnie zlizać. Coś wspaniałego, przynajmniej tak jak mówię, dla mnie. Dla mnie ten aromat jest super. Więc pod tym względem na tak. I tutaj też muszę zaznaczyć, że ten aromat jest tak intensywny, właśnie czekoladowy, że po aplikacji tej pianki długo będziecie go odczuwać na Waszej skórze. Tak mniej więcej, powiedziałabym, przez godzinę, a nawet 1,5 godziny.
To też sprawia, że w momencie, kiedy pojawia się ten charakterystyczny efekt utleniania na naszej skórze, czyli pracy samoopalacza, jest on jakby tak wyciszony przez ten zapach, ten aromat pianki, ten czekoladowy aromat. On się pojawia. Pojawia się tak mniej więcej właśnie po tych 2 godzinach od aplikacji pianki i jest dosyć intensywne. Czuć go na skórze. Im więcej nałożycie pianki, tym ten efekt takiego tego smrodku samoopalacza będziecie bardziej odczuwać. Zwłaszcza rano, kiedy się obudzicie, wtedy już nie ma tego aromatu czekolady na waszej skórze, już go nie czujecie, tylko czujecie właśnie ten zapach samoopalacza. Natomiast nie ma mowy o podrażnieniach, nie ma mowy o zaczerwienieniu, rzeczywiście nie ma mowy o przesuszeniu. Chociaż znowu zaznaczam, stosując samoopalacze, musicie intensywnie nawilżać waszą skórę, bo samoopalacze mają to do siebie, że jednak tę skórę będą przesuszały. I zwłaszcza stosując taki produkt przez dłuższy okres, musicie o to nawilżenie waszej skóry zadbać. Ja stosowałam piankę, testowałam piankę na różne sposoby i powiem wam tak. Rzeczywiście nie ma efektu plam i rzeczywiście opalenizna się pojawia. Ta opalenizna się pojawia w takiej, powiedziałabym, średnia opalenizna. To nie jest bardzo intensywny kolor, nawet jeżeli dołożycie więcej tej pianki, on jest taki, powiedziałabym, średni. Na pewno najbardziej zauważą go osoby posiadające skórę jasną i skórę średnią. Osoby posiadające skórę ciemną, taką, wiecie, bardziej oliwkową, zobaczą, że ten efekt jest bardzo delikatny. Natomiast na tych jaśniejszych odcieniach na pewno ten efekt będzie widoczny. Jak rano go zmyjecie pod prysznicem, czy kiedy tam będziecie zmywać go pod prysznicem, to oczywiście zobaczycie, że tych smug nie ma, tych plam nie ma. I teraz, pianka utrzymuje się dosyć długo, ten efekt opalenizny utrzymuje się dosyć długo na ciele, schodzi stopniowo, nie robi plam. I też zauważyłam, że nie brudzi ubrań. Testowałam na białych, na jasnych, naprawdę na przeróżnych odcieniach, kolorach moich ubrań i nie brudzi. I to jest jej bardzo duży plus. Natomiast nie wiem, jak będzie, jeśli chodzi o ten okres upalny, letni, kiedy się intensywniej pocimy. Trzeba się niestety liczyć z tym, że samoopalacze z potem będą gdzieś tam na tej naszej skórze pracować, więc mogą też brudzić nasze ubrania, zwłaszcza takie tańsze samoopalacze. Natomiast na razie podczas tych wszystkich testów, które robiłam, jestem bardzo zadowolona z tej pianki, chociaż muszę też zaznaczyć, że ten efekt koloru, który się pojawia na skórze, to nie jest naturalny brązowy kolor. To jest bardziej, powiedziałabym, taki złocisty odcień, lekko wpadający w żółty. Nie w pomarańczowy, tylko w żółty. Więc nie ma tutaj żadnych brązów, więc to też musicie wziąć pod uwagę. Ale według mnie naprawdę bardzo fajna pianka. Lecimy z trzecią pianką i teraz będzie marka Liren. I to jest akurat wersja espresso, ale jest jeszcze wersja cappuccino i jest jeszcze mousse w piance. Mousse w piance nie brałam pod uwagę ze względu na to, że w składzie, o ile dobrze pamiętam, znajdują się parabeny. Natomiast espresso i cappuccino nie mają takich konserwantów. Zaraz wam pokażę, jaki jest skład. Mamy tutaj dwie wersje, tak jak słyszycie. Cappuccino do tej jasnej karnacji i średniej, natomiast espresso do ciemnej karnacji. I ja specjalnie wzięłam właśnie tę opcję, żeby zobaczyć, jak intensywna pojawia się opalenizna właśnie w przypadku espresso. No i dobra, tutaj też mamy informację od producenta, że mamy 97 składników pochodzenia naturalnego. Sprawdźmy, co znajduje się w składzie tej właśnie pianki. I tutaj mamy wodę, DHA, glicerynę, znowu mamy uwodorniony olej rycynowy, substancję pianotwórczą, drugą substancję pianotwórczą, wodę kokosową, ekstrakt z jagód acai, substancję przeciwzapalną, glukonolaktą, konserwanty i zapachy. Powiem wam tak, skład tego produktu jest naprawdę bardzo fajny. Mamy tutaj właśnie wodę kokosową, mamy te substancje pianotwórcze, substancję, która będzie powodowała opaleniznę i jeszcze ekstrakty, glukonolakton, super. No i teraz przejdźmy sobie właśnie do tego, jak pracuje ta pianka. I znowu, mamy konsystencję białej pianki, czyli znowu nie widzimy, jak nakładamy ten produkt, aplikujemy go na naszą skórę, więc musimy go dobrze rozsmarować. Pianka tutaj
znowu jest podobna do tej pianki z Facebook, jeśli chodzi o tę taką szorstkość, czyli rozprowadzanie jej na naszej skórze. Być może jest to sprawa tego, że mamy więcej tych substancji pochodzenia naturalnego, więc trzeba tą pianką szybko pracować, dobrze ją rozprowadzać przy pomocy właśnie rękawicy. I ona też momentalnie się wchłania. Nie pozostawia żadnej lepkiej warstwy, tłustej warstwy. Można po niej bardzo szybko się ubrać, no i zapach. I ta pianka z kolei, tak jak od kolastyny pachniała czekoladą, ta, słuchajcie, pachnie kawą. Tutaj co prawda ten zapach nie jest aż tak intensywny jak w przypadku czekolady z kolastyny, ale ten zapach jest odczuwalny, więc jest też trochę taki pobudzający. Jeśli lubicie aromaty kawowe, to ta pianka Wam przypadnie do gustu. Więc nie bez powodu producent nazwał cappuccino czy espresso, bo one właśnie pachną kawą. Dalej, tak jak powiedziałam, nie ma podrażnień, nie ma zaczerwienienia, nie ma też efektu takiego intensywnego przesuszenia, być może ze względu właśnie na ten glukonolakton i wodę kokosową. Natomiast opalenizna się pojawia. Ona jest delikatniejsza niż opalenizna z kolastyny, ale jest widoczna, nie tak jak w przypadku face boom. Ja bym powiedziała, że to jest coś takiego właśnie pośredniego, mimo tego, że ta pianka jest przeznaczona do ciemnej karnacji. Nie wiem, jak będzie, słuchajcie, w przypadku pianki do jasnej karnacji. Obawiam się, że może być ten sam efekt jak w przypadku face boom, czyli może się ta opalenizna w ogóle nie pojawić. Dlatego też cieszę się, że wybrałam do ciemnej karnacji, bo tutaj właśnie opalenizna się pojawiła. Efekt utleniania tego smrodku też się pojawia, bardzo delikatny, jest do wytrzymania. Pianka schodzi dobrze z naszej skóry, nie tworzy żadnych plam i nie tworzy żadnych smug. Natomiast no tutaj, jeśli chodzi o ten efekt właśnie takiej szybkiej opalenizny, producent mówi, że to tak powinno być w przeciągu chyba godziny nawet, czy jakoś tak, o zobaczcie, godziny. No nie, ta opalenizna nie pojawia się w przeciągu godziny, trzeba czekać kilka godzin. Ona się pojawia, ona jest też taka, powiedziałabym, lekko żółtawo-złocista, nie jest brązowa, ale jest całkiem, jak na produkt z takim składem, jest naprawdę bardzo fajna. No i ten zapach kawowy. No i ostatnia pianka na dziś, a będzie to marka Eveline, czyli Celia Brazilian Body. I tutaj mamy w ofercie dwa rodzaje pianek, do jasnej i do średniej karnacji i do ciemnej karnacji, ale muszę Wam powiedzieć, że przeszłam kilka Rossmanów, drogerii stacjonarnych i nie mogłam nigdzie znaleźć właśnie tej do ciemnej karnacji. Co prawda nie sprawdzałam na stronie Rossmana, czy jest ta opcja do ciemnej karnacji, ale stwierdziłam, że okej, dobra, wezmę tę piankę do jasnej karnacji i zobaczymy wtedy, jak ona pracuje na skórze jasnej, średniej karnacji. Natomiast bardzo chętnie przetestuję również wersję do ciemnej karnacji, jak ją tylko znajdę. Zaczynamy. Pianka ekspresowa brązująca do ciała. Formuła. Mamy tutaj piankę lekko zabarwioną, ale znowu nie widać jej podczas rozprowadzania na skórze. Natomiast pianka bardzo fajnie na tej skórze pracuje. Bardzo ładnie się nią przesuwa, tak rękawicą się przesuwa po ciele. Ona bardzo fajnie pracuje. Pianka, która pachnie też subtelnie i delikatnie i ten efekt długo nie utrzymuje się na skórze. Oczywiście efekt utleniania czujemy. I czujemy go po mniej więcej już półtorej godziny, półtorej godziny już zaczyna się ten efekt charakterystyczny dla samopalacza. Po aplikacji trzeba trochę odczekać, ponieważ ta pianka wchłania się stopniowo. Ona nie wchłania się od razu i uwaga, zostawia taką błyszczącą, nieco lepką poświatę. To nie jest taka tłusta warstwa, to nie jest taka lepka warstwa, jakby się wydawało przy samopalaczu, ale to jest taka złocista, bardzo fajna, słuchajcie, poświata na skórze. Nie wiem, być może to też jest związane z substancjami, które znajdują się w składzie, a skład tutaj, w przypadku tej pianki, jest zdecydowanie najbardziej rozbudowany niż w przypadku wcześniejszych preparatów, o których Wam opowiadałam, zaraz do niego przejdziemy. Natomiast ta pianka też daje taki efekt intensywnego nawilżenia zaraz po nałożeniu, właśnie być może też przez tą warstewkę, tak, którą pozostaje na tej skórze i absolutnie nie przesusza tej skóry po dłuższym stosowaniu.
Co mamy w składzie tej pianki? No i zaczynamy. Tutaj mamy wodę, DHA, glicerynę, humektanty, karmel, uwodorniony olej rycynowy, antyoksydant, substancję barwiącą skórę, wyciąg z orzechów, sok aloesowy, konserwant, substancję pianotwórczą, kwas cytrynowy, stabilizator, zapachy, konserwanty, modyfikator reologii, regulator pH, zagęstniki i barwniki, no i oczywiście te zapachy. Czyli widzicie, skład jest dosyć rozbudowany, mamy trochę tych konserwantów, mamy zapachy, mamy też dodatkowe substancje wspomagające ten produkt, mamy substancje brązujące, pianotwórcze, także jest ok, jeśli chodzi o skład, jest naprawdę w porządku. No i teraz opalenizna. Słuchajcie, opalenizna się pojawia, ta opalenizna daje taki efekt, powiedziałabym, muśnięcia słońcem. Ona wcale nie jest intensywna i ona jest taka właśnie delikatnie złoto, powiedziałabym, żółtawa. Taka złocista, może to jest efekt właśnie tego, że tak pracuje na tej skórze i już po nałożeniu widzicie taki właśnie ten delikatny złoty połysk, ale ta opalenizna jest naprawdę, powiem Wam, przepiękna. Ona nie jest brązowa i można ją budować. To, co też bardzo mi się spodobało w tej piance, czyli im częściej będziemy ją nakładać, tak co drugi, trzeci dzień, tym ta opalenizna będzie ciemniejsza. Mimo tego, że to jest wersja do jasnej, do średniej karnacji. Tak jak mówię, ją widać, ona jest delikatna, nie zrobicie sobie plam, ale można nią bardzo ładnie pracować. Tylko pamiętajcie o tym, że po aplikacji nie nakładamy od razu, nie ubieramy się, trzeba odczekać tak mniej więcej 15, nawet 20 minut, aż ten produkt się wchłonie i dopiero można się ubrać. Nie podrażniła mi ciała, absolutnie nic się nie działo jakiegoś dziwnego ze skórą, ładnie schodzi, jeśli chodzi o brudzenie ubrań, no tak delikatnie, mi się wydaje, że najbardziej na ubraniach było widać właśnie tą taką złotą poświatę, a niekoniecznie samoopalacz. A i muszę jeszcze zaznaczyć, że w przypadku tych samoopalaczy, tych pianek, które Wam dzisiaj omówiłam, też ubrania spokojnie możecie, nawet jeśli się pobrudzą, spokojnie możecie prać w pralce i wszystko bardzo ładnie schodzi. Nie zostają absolutnie żadne plamy na jasnych ubraniach po praniu. Także to też jest ich bardzo duży plus. Gdybym miała dzisiaj podsumować, która z tych czterech pianek jest najgorsza, a która najlepsza, to w mojej opinii najgorszą pianką jest właśnie ta od Faceboom. Natomiast dla mnie najlepszą pianką jest Colastena, między innymi za jej zapach, intensywność tej opalenizny, która się pojawia na skórze i długotrwały efekt. A pomiędzy nimi dałabym Eveline i później Espresso od Lire. Natomiast muszę Wam powiedzieć tutaj, patrząc na profesjonalne produkty, na te produkty marek, które specjalizują się w samoopalaczach, które wiadomo są zdecydowanie droższe niż te pianki, które Wam dzisiaj pokazałam, powiem Wam tak. Ich minusem, czyli minusem tych pianek, jest przede wszystkim jasna formuła samej pianki. Jeśli kiedyś producenci będą tworzyli albo ulepszali te produkty, byłoby super, gdyby te pianki były ciemne, tak jak w przypadku właśnie między innymi pianek od marek specjalizujących się w samoopalaczach. Bo ciemna formuła pianki daje nam taką możliwość, że podczas rozprowadzania jej na naszej skórze widzimy, gdzie ją i w jaki sposób ją rozprowadzamy. Gdzie nakładamy więcej, gdzie nakładamy mniej, możemy naprawdę zbudować sobie bardzo ładną opaleniznę. Więc to jest na pewno ich minusem. Kolejnym minusem jest zdecydowanie intensywność tej opalenizny i ich odcień. W przypadku pianek takich właśnie tych profesjonalnych marek specjalizujących się w samoopalaczach, ta opalenizna pojawia się szybciej i jest bardziej brązowa. Tutaj w przypadku tych pianek opalenizna jest bardziej złocista i żółta, zdecydowanie mniej intensywna i pojawia się po dłuższym okresie od aplikacji. Na pewno ich dużym plusem jest też to, że one bardzo nie śmierdzą. No, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że ten efekt utleniania się na skórze nie jest aż tak bardzo śmierdzący. Oczywiście najbardziej śmierdzący jest w przypadku Colastiny, później bym powiedziała, że Eveline, następnie mamy Espresso i na samym końcu Faceboom. Natomiast jest to zapach do przeżycia. Wszystkie bardzo ładnie wyglądają na skórze, że nie ma żadnych plam. Można te pianki wprowadzić jako taki produkt, który
pierwszy raz wprowadzacie do waszej pielęgnacji. Czyli jeśli do tej pory nie miałyście styczności z samoopalaczami, a chcecie je sobie przetestować, zobaczyć jak to jest w stosowaniu samoopalaczy, jaki dają efekt na skórze, jak ta opalnizna się długo utrzymuje, to warto zacząć właśnie od tych tańszych samoopalaczy i tych pianek. Krzywdy sobie nimi na pewno nie zrobicie, natomiast możecie się dzięki nim nauczyć pracować samopalaczem na skórze. Nakładać go, dokładać go, pracować rękawicą, sprawdzić gdzie, które są takie miejsca na waszym ciele, które się słabiej opalają, które mocniej. No po prostu możecie dzięki tym piankom nauczyć się stosować samopalacze. Właśnie przez to, że ta opalenizna nie jest tak bardzo intensywna, że nie zrobicie sobie plam, że możecie się przyzwyczaić do tego efektu utleniania na skórze, tego zapachu. Warto od takich pianek właśnie zacząć. I w momencie, kiedy już będziecie mieć trochę wyrobionego doświadczenia ze stosowaniem samoopalaczy, wtedy oczywiście proponuję Wam przejście na marki, które specjalizują się w tworzeniu tego typu produktów i zobaczycie, jak ogromna jest różnica. Natomiast na dobry początek, jak najbardziej tak. Teraz już znacie moją opinię na temat tych czterech samoopalaczy. Jestem bardzo ciekawa, jaka jest Wasza opinia. Czy je stosowaliście? Czy je znacie? Który się u Was najlepiej sprawdził? Który się nie sprawdził? Albo być może, jakie Wy macie zastrzeżenia do tych właśnie pianek, do tych samoopalaczy w piankach? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten dzisiejszy film. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, jeśli chodzi o te produkty. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!